Cześć wszystkim, ja się nazywam Jacek Onkisz, a to jest Hawkeye, czyli cotygodniowe tygodniowe podsumowanie tego, co działo się w tym, w ubiegłym tygodniu. No i mamy za sobą turniej w Monte Carlo. Mamy kapitalny turniej Stefanosa Citipasa. Grek już był na takim trochę tenisowym zakręcie, cały czas w zasadzie w rankingu wyłącznie tracił, brakowało dobrych, właściwie nie było w ogóle dobrych wyników u Greka. Natomiast tutaj po raz trzeci. Siedem wygranych turniejów w karierze, z tego trzy, właśnie w Monte Carlo, to zdecydowanie jest jego ulubiony turniej. Pokonuje Kaspera Ruda. Wydawało się, że tutaj będzie finał sinner Djokovic. Stało się inaczej. Po raz kolejny w finale zagrał Kasper Rud, po raz kolejny ten finał przegrał. Ale oprócz tego, u pań dla nas najważniejsza informacja: Polki grały z reprezentacją Szwajcarii, wygrały w zasadzie bez straty punktu wszystkie mecze. Wygrane, fantastyczna dyspozycja IG Świątek, oczywiście takie zdecydowane zwycięstwa. Natomiast Magdalena Frank odwraca losy spotkania, i w zasadzie to też daje wydaje się, jako taki najważniejszy mecz tego całego turnieju. Ten mecz, który dał Polsce prowadzenie, którego już nie dało się wypuścić, w zasadzie. Polki pokonały Szwajcarki i o tym e, oczywiście zajmiemy się w tym odcinku. Zanim zaczniemy, to pragnę tylko przypomnieć, że sponsorem tego serwisu jest Bookmaker Betclick i z kodem TBD macie szansę na fantastyczne bonusy. Także serdecznie zachęcam do sprawdzenia, e, do sprawdzenia linku w opisie, wejścia i zarejestrowania się właśnie e, z tym kodem, skorzystania z tych ofert. Ale przechodząc do meritum, przechodząc do zacznę tutaj od panów, zacznę od turnieju w Monte Carlo, od tysięcznika, który niedawno się zakończył i zacznę od Huberta Hurkacza, zacznę od polskim wątkiem, Polak doszedł do trzeciej rundy, grał wobec z finalistą, z Rudem, przegrał pewnie w dwóch setach, w zasadzie bardzo słaby mecz Polaka i tutaj na pewno najsłabszy mecz na ziemi, wydaje się też, że jeden z słabszych meczów w sezonie, taki jednak Hubert przyzwyczaja nas, że jeżeli przegrywa, to to jest jeszcze po jakiejś walce, zacięty, zacięty mecz, natomiast tu w zasadzie od straty podania, od czasu kiedy stracił podanie w pierwszym secie, to ta gra się zupełnie posypała. Natomiast wiadomo, trzeba też pamiętać, Hubert grał w zasadzie całą tę drugą część tygodnia, tydzień wcześniej w Astori. przyjechał do Monte Carlo, wygrał dwa mecze, ten pierwszy mecz z Jackiem Draperem, 3 setówka wygrana po tiebreaku. Bardzo ważne zwycięstwo z perspektywy Polaka. Natomiast to jest jedno, oczywiście wielkie brawa za też ten, ten mecz. Wydawało się, że już może się ten mecz skończyć trochę wcześniej, natomiast no, tak się nie stało. Tam 3 setówka, która była no wręcz konieczna do zakończenia tej breaku, bo świetnie gra, grał i Polak, i Brytyjczyk. Natomiast no, wygrał Hubi pierwszą partię, w drugiej przegrał 6 do 3, no i w trzecim secie, w trzeciej partii przez to, że stracił dwa razy przewagę przełamania, nie obronił ani jednego breakpointa tamtej drugiej partii, to zaczął serwisem właśnie Jack Draper. No i szybko ten serwis zresztą stracił przewagę przełamania, w zasadzie cały czas utrzymywał Hubert, ale kiedy serwował, kiedy serwował na wygranie tego spotkania na 6 do 4, wtedy Jack Draper odrobił straty, doprowadził, do tej breaka, ale tam w zasadzie bardzo pewny, w zasadzie tak dawno tak pewnego Hubelta nie widziałem. Po pierwsze, nie przegrał ani jednej piłki przy swoim podaniu. Po drugie, wygrał aż trzy razy przy serwisie Brytyjczyka. No ale oczywiście to jak on potrafił zaryzykować, wejść tak agresywnie, a wiemy, że kiedy zawodnik jest bliski zwycięstwa, kiedy jest w tym miejscu w zasadzie o krok, to jest najtrudniejszy moment, że kiedy właśnie rywal dochodzi do siebie. Tu w zasadzie cały ten trzeci set, cała ta trzecia partia była grana pod dyktando Huberta, była grana w zasadzie z taką inicjatywą, z jego przewagą przełamania, no i w zasadzie naraz, w zasadzie w jednym gemie to się wszystko wyrównało. Od razu w zasadzie to było już 5 do 5, tylko po jednym gemie. na szczęście chyba też potem utrzymał to podanie, bo to też jest czasami trudne, też jest czasami niełatwe, kiedy, e, kiedy przed chwilą tracisz to podanie, ale to, to też to wejście w tej wejście w tej breka, które często jeden, dwa punkty przegrane na początku, to potem już mogą zaważyć o losie całego tej breka i od razu myśli się. E, o tym tie-breaku z Grigorem Dimitrowem, w zasadzie o tie -breakach, bo tak się często w ogóle właśnie z tym, w tym polsko-bułgarskim starciu dzieje. Natomiast, no właśnie, Hubert tutaj od początku 4 pierwsze punkty wygrał, 4 do 0, później jeszcze dołożył kolejny, kolejny mini-break już w zasadzie przy meczowej. Świetne spotkanie. Potem Bautista Agud, good, Bautista, good, który w kwalifikacjach pokonał, chociażby Dominika Tima, w zasadzie nie pokonał, tylko go rozbił. 6-2-6-1. No niestety Austriak jest na. No mówiłem o tenisowym zakręcie t -t -t pasa, ale na pewno Tim wiele by dało, żeby na takim tenisowym zakręcie jak Grek przed tym turniejem być. No, to jest no niestety prawdopodobnie schyłek kariery Dominika Tima. On sam powiedział, że że prawdopodobnie, jeżeli nie wróci do szeroko rozumianej czołówki, to skończy karierę, że nie chce tak grać właśnie na tych poziomach challengerowych, nie chce być między tym setnym a dwusetnym miejscem. No to musi być też niezwykle frustrujące dla zwycięzcy wielkoszczemowego no zwycięzcy. Natomiast, wracając do Bautista Aguta. On przeszedł kwalifikację, zagrał z Mechubertem Hurkaczem i to jest też taki zawodnik z którym. Kiedyś Hubert sobie nie radził za dobrze. Zawodnik wiadomo, Bautista Agut też swoje najlepsze sezony prawdopodobnie ma już ze sobą, natomiast oni grali ze sobą wiele razy. Pierwsze trzy spotkania na korzyść Bautista Aguta. On w 2019, 2020, 2022 roku z Hubertem wygrywał i w zasadzie w Kolonii na nawierzchni twardej w ćwierćfinale grali. Tam w trzeciej partii wygrał Bautista Gut 6-0 w, w 2022 roku, tamten ATP Cup pamiętny, też przegrany tiebreak, dwa tiebreaki w zasadzie na konto Bautista Guta, set 6-2 wygrany na konto Huberta Kurkacza. To był zawodnik zdecydowanie niewygodny, wiadomo lata temu. Natomiast od tych trzech meczów w zasadzie, bo, bo gra jest znowu już sześć, to jest taki z taki Medvedeva i Sinera. E, trzy mecze, teraz na korzyść Huberta Hurkacza. Ten najważniejszy no to właśnie w Rotterdamie wydaje się, bo to też taki moment przełomowy, a tam też 7-5, 2 tie i niezwykle wyrównane spotkanie, ponad 3 godziny, ten decydujący tie -break na konto Huberta Hurkacza. E, w zeszłym roku w Paryżu w zasadzie Bautista Guzo są rozbite, tam też 6-3, 6-2, ale co Cały ten mecz był po prostu fantastyczny. W zasadzie bez żadnych szans przy, przy podaniu Huberta, grał, Polak pewnie wygrał. No i teraz taki mecz trochę pomiędzy, bo oczywiście wynik pokazuje 7-5-7-6, natomiast też jednak Hubert był zazwyczaj stroną przeważającą. Miał taki swój spokój w tym spotkaniu. Czasami brakowało oczywiście tego najwyższego poziomu, do którego Hubert nas już może przyzwyczaił to złe słowo, ale jednak pokazał, że potrafi grać na tym, na tym najwyższym poziomie. Wiadomo tutaj Mączka po turnieju, trzeba też mieć pewien margines błędu dla Polaka. Natomiast tutaj i odrobił stratę przełamania w drugiej partii i w pierwszym secie zagrał po prostu świetnie przełamanie w najważniejszym momencie wygrał drugie drugi spotkanie e, i awansował do trzeciej rundy. Tam mierzył się z Kasperem, e, Kasperem e, Rudem. To oczywiście bardzo istotne, istotny mecz, bo ta drabinka się tak trochę otworzyła, że tam Uber był w następnej rundzie po raz kolejny, ale Umbert na Mączce to też jest trochę łatwiejszy rywal, ale z drugiej strony Hurkacz też no, Mączce to jest trochę łatwiejszy rywal. Pewnie kolejne zacięte spotkanie mogłoby się nam szykować. Natomiast no, zdecydowanie ród był faworytem, chociaż nie grał wybitnego turnieju, chociaż nie gra wybitnie ostatnimi czasy to tutaj 6-4, 6-2. Pewnie tak jak już wcześniej wspomniałem ani jednego breakpointa nie musiał bronić Norwek, a aż 10 bronił Hubert Hürgasz. No Jak patrzymy na statystyki serwisowe tylko 65% wygranych piłek po pierwszym serwisie, nie niespełna połowa po drugim. Ok, jest 6 asów, ale nawet pierwszy serwis to jest niespełna 60%. W zasadzie w każdej tej statystyce ród był po prostu zawodnikiem lepszym. To pokazywał, ale widać też było jakieś zmęczenie, takie nieudane smecze, woleje, takie piłki, które często nie wchodzą na właśnie zmęczonej ręce, na takim zawodniku, który, który dopiero wchodziłby. Na kord, tak nie wiem, miał ten tydzień przerwy, chociażby to byłby jego faktycznie trzeci, trzeci mecz. To prawdopodobnie Hubelt wielu z tych błędów by nie popełnił, ale jednak ten mecz z Rudem był po prostu bardzo słaby. Niezależnie od tego, jak można Hubeltę usprawiedliwiać, to trzeba sobie powiedzieć, że to był bardzo słaby mecz wykonania Hubelta. Ale trzecia runda po takim turnieju, po pierwszym zwycięstwie na mączce. To jest oczywiście zadowalający rezultat, bo, bo i Bautista i Jack Draper to są zawodnicy, którzy mogą napsuć krew, a Hubert wyszedł z obu spotkań zwycięsko. No to tyle o Hubercie, ale przejdźmy dalej, no bo to Przecież nie tylko, nie tylko Hubelt grał w, tym, w, te, w tamtym tygodniu, a najważniejsze, takie największe karty rozdawał Stefanos Tsitsipas, chociaż jego mecze były dosyć specyficzne i w zasadzie od samego początku było dosyć dziwnie, bo drugi mecz to mecz z Echeverim, niewygodny rywal. Ja nawet upatrywałem tutaj zwycięstwo Echeveriego w tej drugiej rundzie, zwłaszcza patrząc na to, jak radzi sobie Stefanos Tsitsipas w całym tym sezonie i w zasadzie nie tylko w tym sezonie, ale w zasadzie to już od um, finału w Australii w zeszłym roku, to w zasadzie cały czas od, od tego momentu to jest taka równia pochyła. Chociaż oczywiście też w zeszłym roku wygrywał jeden turniej, natomiast to też ciekawa e, taka ciekawostka, nawet po tym turnieju. Tsitsipas ma 7 wygranych turniejów ATP, Hubert Hurkacz ma 8. To jest. Ciekawa statystyka, trochę dla mnie też osobiście była szokująca, no bo jednak was przyzwyczaił, że to jest zawodnik trzeci w rankingu. Wydawałoby się, że zawodnik z najwyższej klasy, co oczywiście nie, nie, nie podważam, natomiast jednak patrząc na te wyniki, to odhaczając te tysięczniki w Monte Carlo, niewiele takich wielkich turniejów u Stefanosa zostaje. Natomiast no, jednak widać, Monte Carlo ma tutaj e, taką, no jest to jego chyba ulubiona ziemia, Echeverry. Pierwszy, e, pierwszy Gem serwisowy zaczyna Stefano z Sipas. przegrywa podanie, a potem wygrywa 12 Gemów z rzędu. Absolutnie, to, no, taki trochę absurdalny ten wynik, patrząc na przebieg, na no, to jak gra Echeverry, na jego świetny serwis, na e, wszystko to cały ten, ten kontekst tego starcia, natomiast a propos kontekstów, to, to mecz później był jeszcze ciekawy, jeszcze ciekawiej, no bo e, grow ze Zbieriewem to też nie są zawodnicy, którzy ze za sobą jakoś wyjątkowo przepadają, no i Zbieriew był tutaj faworytem ale 7-5 w pierwszym secie na, dla City Passa. i 5-0 piłki meczowe w drugim secie. Wydaje się, że za chwilę to się skończy, że to będzie taka, e, no, tak, takie no, kolokwialne lanie e, właśnie z, zafunduje Cytipas Zwieriewowi. No i co? No i Zwieriew wygrywa, e, 5 gemów, 6 gemów e, doprowadza do tej breaka w zasadzie no, 5 gemów, później City Pass wygrywa na 6-5, później Zwiriew na 6-6, natomiast doprowadza do breaka. no i tutaj to już się wydaje, że teraz to Zwiriew pewnie jeszcze przechyli szale zwycięstwa w tym, tej drugiej partii na swoją stronę, wcale, że nie, 7-3 pewne zwycięstwo, chociaż pierwszy punkt na konto Zwieriewa to e, zwycięstwo w całym secie, w całym meczu na konto City pasa, ważne zwycięstwo, później mecz bez większej historii, po prostu pewne zwycięstwo nad Karenem Haczanowem i znowu Półfinał, niezwykle ciekawy półfinał, niezwykle ciekawy dlatego, że w półfinale mierzył się e, Stefan Tsitsipas i Janik Sinner. W drugim półfinale zresztą Rut i Djokovic. Wydaje się, że tutaj za chwilę znowu Sinner Djokovic. Wszyscy widzą ten finał. Pewnie taki finał Rut-Tsitsipas, e, no to mało kto e, przed tym spotkaniem by przewidywał. Ja myślałem, ok, może faktycznie Tsitsipas tutaj swoje zwojować. Mimo wszystko to jest właśnie jego turniej. E, lubi tutaj grać i gra coraz lepiej. No, ale i wygrywa pierwszą partię, druga, druga partia na konto Janika Sinera i trzeci set. Absurd, naprawdę wielkie kuriozum. Myślę, że Sinele zdecydowanie może czuć się oszukany, bo wygrał pierwszego, po raz pierwszy, jako pierwszy doszedł do przewagi i przełamania. Breakpoint Citipas serwuje, serwuje drugi serwis out, i to taki out naprawdę wyraźny, widoczny w zasadzie z ekranu telewizora niewywołany. Niesprawdzony, nieskorygowany ten błąd i pas z koniec końców tam jeszcze jeden breakpoint musiał bronić, w koniec końców go obronił. Eee, i co do zasady, no, po prostu wygrał, wygrał tego GEMA. To oczywiście dalej o niczym nie przesądzało, bo cały czas była przewaga przełamania na konto Janika Sinera, miał 4 do 2 i naraz ta podkręcona kostka, coś tam się stało z nogą Janika, Janika Sinera, coś się wydarzyło. Widać, że od tego czasu po prostu zaczął no, kuleć. To oczywiście nie jest dobre słowo, ale zdecydowanie no, trudniej mu było grać. Widać, że ten poziom sportowy spadł, przegrał 4 gamy z rzędu, przegrał 4 do 6, odpadł z turnieju. Natomiast no, może czuć się niezwykle gorzko, bo to jest mecz, który powinien wygrać. Powinien wygrać po pierwsze przez własne zdrowia, po drugie, a w zasadzie to powinienem powiedzieć w odwrotnej kolejności. No ale po drugie, właśnie przez ten kuriozalny, absurdalny błąd sędziowski i możemy mówić, że i że ci sędziowie liniowi, że przecież to jest tradycja, ale no patrząc na to, jak może to wpływać na mecze, Patrząc, że technologię oczywiście może faktycznie 10-15 lat temu na Mączce trudniej byłoby zaimplementować ten system, ale on w niektórych turniejach na Mączce działa i on się sprawdza i jest jakoś na niektórych turniejach to, że to jest nawierzchnia ziemna, to nie przeszkadza. Na niektórych to jest jeszcze wielce problematyczne. Za rok w Monte Carlo już akurat sędziów liniowych jako takich nie będzie. Zastąpi to system, i to jest, wydaje mi się, dobre rozwiązanie, bo po pierwsze jest przyspieszeniem rozgrywki. Nie trzeba tutaj, oczywiście, to zawsze jest też dosyć ciekawe, takie psychologiczne sprawdzenie. Pewnie niektórzy to lubią. Ja też czasami lubię takie, takie te kole, które czasami się sprawdzają. Niezwykle ważny kole, ktoś sprawdza i milimetr w piłka, w korcie. To jest oczywiście czasami ciekawe, ale to też jest niepotrzebny ładunek emocjonalny, niepotrzebna uwaga, która, która skupia się w zasadzie poza grą, a mimo wszystko to nie jest rzecz, która jest fundamentalna dla, dla tenisa, w zasadzie zwłaszcza myślę z perspektywy zawodników, Janik Syner po tym meczu na pewno też podpisałby się pod tymi słowami. Natomiast w drugim półfinale, co też dosyć ciekawe, bo tutaj Nowak Djokovic, zastanawialiśmy się jak Djokovic wróci, bo, bo nie jest to dobry początek sezonu, ale zaczął bardzo dobrze, nie stracił seta, pokonał mu set jego pewnie, Deminora pewnie to są tacy zawodnicy, którzy jeszcze niedawno też mogliby mu sprawić problemy, no bo przecież i, na, i w Australii, e, i w Indian Wells to w zasadzie nie, mało było dobrych meczów, w zasadzie e, sprawdzam w tym momencie zaledwie dwa e, tak, Dokładnie zaledwie trzy, w zasadzie zaledwie trzy mecze w tym sezonie, których Djokovic nie stracił seta. To był, nie, nawet nie, przepraszam, dwa, bo United Cup, ale z rangiem to był jeszcze 23, a 2 stycznia grał z Lecheczką i wtedy już akurat seta stracił. Zaledwie dwa mecze bez straty serwisu, z Echever bez straty seta, z Echeverim i z Mannarino, a tak wszystkie inne, przynajmniej seta, tam stracił. Do Monte Carlo oczywiście, w Monte Carlo tutaj pewne trzy, trzy mecze bez straty seta, 2 do 0, pewne zwycięstwa, wchodzi do półfinału. Wydaje się, że Kasper Rudd przecież też nie jest w wybitnej dyspozycji. Pierwszy set na konto ruda, drugi set zdecydowanie 6 do 1, wygrywa Novak Djokovic. No ale w trzeciej partii od razu szybko przełamuje, przełamanie powrotne i koniec końców Djokovic traci podanie i traci jednocześnie też mecz cały, bo serw serwowo przystanie 4 do 5, przegrywa podwójnym błędem serwisowym, co jest też wymowne. No niestety Djokovic to nie jest tak wielka... No, nie jest w tak wielkiej formie jak był natomiast ten cały turniej trzeba określić patrząc na cały rok wydaje mi się pozytywnie też pierwszy mecz bez Gorana pierwszy turniej bez Gorana Iwanisewicza Zobaczymy, jak będzie dalej, jak dalej poradzi sobie na morce, to też nie będzie jego ulubiona nawierzchnia z wiekiem na pewno dużo bardziej wymagająca. Zresztą mówił o tym Monfils nie tak dawno, że właśnie im dalej, im, im jest starszy, tym bardziej preferuje szybsze wierzchnie, bo są po prostu krótsze punkty. Z Djokoviciem może za niedługo być podobnie. Do swojego siódmego finału w turniejach powyżej rangi 250 awansował Awansował Kasper Rudd, siódmy przegrał i to kolejny. Bo to, że przegrał, bo on przegrywał z Alkarazem, z Nadalem, z Rzekowiciem, z Deminorem też nawet, czy, czy, czy chociażby z Pasem teraz. Natomiast y, często przegrywał z zawodnikami ze ścisłego topu, gdzie naprawdę nie był faworytem. Tylko niestety do finału grał świetnie, w finałach go nie było i podobnie było tym razem. 6-1-6-4 w zasadzie bez większych, ym, bez większych problemów. Taki mecz bez historii też większej, raczej nie będą ludzie wspominać. A pamiętacie, ten finał z 2024 z Monte Carlo, raczej mało osób o tym będzie mówić, bo tutaj raczej niewiele um, było rzeczy takich wartych zapamiętania. Niestety, natomiast, natomiast tak, natomiast wygrał go Titipas, go po raz kolejny przegrał. Po raz kolejny wygrał Citipas w Monte Carlo. No i awansowanie obaj przed Hubertem Hurkaczem. Wydawało się, że Hubert może nawet po tym turnieju mieć swoją życiówkę, być siódmym w rankingu. Koniec końców jest poniedziałek, jest w rankingu dziewiątym. Oczywiście to nie ma aż tak wielkiego znaczenia. Czasami to oczywiście jest istotne w kontekście rozstawienia, ale to też nie jest jakaś kluczowa sfera, chociaż fajnie być w tej ósemce. Natomiast teraz będzie turniej w Barcelonie, tam nie ma w zasadzie żadnej, żadnego najlepiej z, z tej czwórki e, naj, najwyżej rozstawionych zawodników. Nie będzie też Hubertę Hurkacza, więc to jest zdecydowanie e, taki turniej 500k, ale za chwilę tam i Rzymi, i Madryt, więc dużo e, tych ludzi e, najwyżej rozstawionych to odpuszcza, żeby też e, nie doprowadzić się do jakiegoś stanu e, w, 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 takiego trudnego stanu fizycznego. No i oczywiście warto też wspomnieć o meczu Polek ze Szwajcarkami. To był ciekawy mecz, wiadomo, że jeżeli nie grała tam Belinda Bencić, a grała Iga świątek, to zdecydowanie nawet pod nieobecność Magdalin, Polki były faworytkami. Natomiast wiadomo, że kiedy na kort wychodziła Iga Świątek, to raczej każdy już liczył na to, że to będzie, że to będzie zwycięstwo, pewne zwycięstwo Polek. Natomiast najważniejsze mecze no to właśnie najważniejszym, mecz rozgrywała Magdalena Frech. Ona grała z tą Celina F bardzo ciekawą zawodniczką, rocznik dwa, 2005 18 lat jeszcze, nieskończone 19. I tak, pierwszy set na korzyść szwajcarki Tajbrek nieprawdopodobnie wyrównany, 10 do 8 dla szwajcarki w drugim secie fantastycznie 7 do 5 odrabia straty Magda. Magdalena Frank w trzeciej partii wygrywa 6 do 3. No i tak się skończył ten pierwszy dzień. To oczywiście było niezwykle ważne, bo to 2 do, 2 do 0 po pierwszym dniu wydawało się, że za chwilę że za chwilę już tym pierwszym meczem tak się, ta rywalizacja może się zakończyć no i właśnie Selina F wyszła do, do meczu z Igą Świątek, bardzo wyrównany mecz 4-6-3, mówię bardzo wyrównany no bo jednak Iga przyzwyczaiła nas że jeżeli gra z zawodniczkami spoza pierwszej spoza powiedzmy czołówki to jednak te sety kończą się raczej tymi bajglami albo co najwyżej 6-2, tutaj bardzo wyrównane i też po, z przebiegu tego tych setów, zwłaszcza pierwszego, tutaj do samego końca to jedyne przełamanie, to dopiero właśnie w tym dziesiątym gemie, które zresztą dało seta. E, idę świątek wcześniej z e, Walter, to też e, z Walter, no to też e, 6-3-6-1, to w zasadzie taki wynik mniej więcej e, każdy przewidywał. W meczu z Naef, ale to był, to był taki mecz wyrównany. No i to też taki mecz, który właśnie wskazał tę Szwajcarkę, młodą Szwajcarkę, jako zawodniczkę, która za niedługo może faktycznie wejść do, do światowej czołówki. Oczywiście nie mówię tutaj do światowej czołówki, do pierwszej dziesiątki rankingu, natomiast ona to nie jest też pierwszy, pierwszy mecz w, seniorskiej, w seniorskim tenisie na F. Ona jest naprawdę zawodniczką, która już kilka razy. Dobrze się pokazywała, jest zawodniczką 158 aktualnie w rankingu, natomiast często gra w tych wyżej notowanych IPF-ach, w challengerach, czasami zdarza się jej grać też w rozgrywkach WTA, więc ona być może za sezon 2 do tych rozgrywek dojdzie i będzie w nich regularnie grać. A zawodniczka, która na pewno i pokazała to też w meczu z Polkami ma talent, Natomiast talent na szczęście mają też i polskie singliski, i deblistki, bo i Maja Hwanińska z Katarzyną Kawą, zawodniczki BKT Adventy czy weszły do tej ostatniej rundy, no bo czwartego meczu Frech, dru swojego drugiego meczu Frech nie rozegrała, od razu panie przystąpiły do debla, tam też wygrała i tu z Jill Takeman, więc to też przecież zawodniczka, która swego czasu była w tej też szeroko rozumianej czołówce a w dwóch setach tam też poradziła sobie, poradziły sobie polskie, polskie deblistki, wygrały e, całe to starcie i tym samym awansowały do e, Pucharu Beijing Cup, do, do finałów tego pucharu, więc kolejny raz obejrzymy Polki, zobaczymy, czy obejrzymy tam Igę Świątek, to też pewnie zależy od tego, jak będzie wyglądał terminarz, a skoro ogłosili już, e, ogłoszono już oficjalnie, że te finały odbędą się w Arabii, no to, to zobaczymy, bo to też może być trudne w kontekście właśnie tych przelotów, w kontekście stref czasowych, chociaż akurat to nie jest aż tak hardcore. Tak hardkorowy przelot jak chociażby w zeszłym roku, jak chociażby właśnie z Meksyku. Wiadomo, że te strefy czasowe i cały ten jetlag, który musisz przeżyć po, po przelotach, a zwłaszcza kiedy już w głowie, w nogach, w całym swoim ciele masz przeloty całego sezonu. To jest niezwykle męczące, natomiast to jest coś, czym będziemy się martwić za jakiś czas. Jeżeli chodzi o ten tydzień, no to, to jest naprawdę fantastyczny ten mecz ze Szwajcarkami. Polki były faworytkami zwłaszcza bez bandy będzie, ale naprawdę pokazały, każda z naszych zawodniczek dołożyła tę cegiełkę. To nie był, to nie było taki turniej, gdzie e, Iga nas po prostu e, załatwiła za nas robotę, gdzie po prostu każdy i Magdalena Frech tym świetnym comebackiem, trudnym meczu e, i właśnie już te bliski, które już mogły grać na kompletnym luzie, też, też e, przypieczętowały to zwycięstwo, A więc ogromne gratulacje dla całej drużyny. No i miejmy nadzieję, że też świetnie Polki sobie poradzą w finale tego pucharu, w tym tygodniu będą ciekawe mecze, bo oczywiście Stuttgart, więc to taki turniej, który rozgrzewa nas z powodu Igi Świątek, jest oczywiście też bardzo istotny turniej w Balconie, kilka mniejszych, więc będzie się działo, ja natomiast dziękuję za obejrzenie tego materiału i do usłyszenia już wkrótce, cześć!